ramach programu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gazela, polegającego na przydzielaniu funduszy pochodzących z rynku obrotu limitami emisji dwutlenku węgla, częstochowski beneficjent MPK pozyskał blisko 66 milionów złotych na inwestycje proekologiczne. Całość środków przeznaczono na zakup 40 autobusów hybrydowych o napędzie szeregowym, zasilanych ściśnionym gazem ziemnym CNG. Dostawcą pojazdów jest Leader Trading, producent autobusów marki Solbus. Pojazdy oparto o modele SM12 i SM18. I częstochowy obchodu będziemy pokazywać pierwszy na świecie hybrydowy autobus łączący technologię gazu CNG i odzyskiwania energii elektrycznej. Jedyny pierwszy tego typu pojazd na świecie, ale nie tylko jeden, ale aż 40 takich autobusów, przegubowych i krótkich, jeszcze w tym roku wyjedzie na częstochowskie drogi. Ale żeby o tym powiedzieć, to potrzebujemy wsparcia. Wsparcia ludzi, bez których tego dzisiejszego spotkania by nie było. Na początek prezydent miasta Częstochowy, pan Krzysztof Jaszczyk, bardzo serdecznie zapraszam. Witam serdecznie również posła Marka Balta, członka Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. A o ochronie środowiska tutaj będziemy mówić dużo, bo ten autobus naprawdę środowisku sprzyja. Prezes MPK Roman Bolczyk Częstochowskiego, jego zastępca Robert Madej, bardzo serdecznie również zapraszam. Witam również człowieka, w którego firmie ten produkt powstaje i powstał. Już na razie jeden taki, który możemy dzisiaj Państwu zaprezentować. Pan Michał Śliżak, dyrektor do spraw marketingu firmy Leader Trading Polska. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ja oddaję głos człowiekowi, który odpowiada za to, że te autobusy się tutaj pojawiły, że Częstochowa wygrała 66 milionów w konkursie jako jedno z dwóch miast w Polsce. I z miejskiej kasy nie dopłaciło do budowy tych autobusów ani złotówki. Więc to jest 100% dotacja i to dzięki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu. Prezes Roman Bolczyk będzie pełnił rolę gospodarza. Oddaję głos. Witam wszystkich miłośników komunikacji, a w szczególności podniesienia jego poziomu. To dla was, pasażerów, stoi tu oto jeszcze lśniący farbą najnowocześniejszy autobus tej kategorii w Europie. Nie bez kozery podkreślam ten fakt, bo jest to autobus hybrydowo-elektryczny, niespotykany na europejskich rynkach komunikacyjnych. Proszę Państwa, co by nie rzec, w tej sprawie wszystko nam się udało. Trzymać kciuki. Miasto wspierało nas i wspiera. Pan poseł Balc zawsze był z nami. Ten autobus jest owocem naszej wspólnej pracy, wynikiem czego ma być wygodny przejazd dla naszych pasażerów. Są to autobusy niskoemisyjne, niskopodłogowe. Proszę Państwa, zajrzyjcie do wnętrza, cieszy oko i wskazuje na fakt, że będzie Wam wygodnie. A teraz przekazuję głos panu prezydentowi miasta, któremu zawdzięczamy ten wielki skok cywilizacyjny w zakresie komunikacji. Dziękuję panie prezesie. Rzeczywiście to jest duży sukces miasta, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Udało nam się pozyskać 66 milionów złotych dotacji z funduszu Gazela na autobus hybrydowy, hybrydę gazowo-elektryczną. Specjalnie dla nas firma Leader Trading go złożyła, skonstruowała, zaprojektowała. Także za chwilkę będziecie mieli okazję wejść do tego autobusu, zobaczyć, co jest w nim takiego szczególnego. I mam nadzieję, że go polubić, bo jak przyjedzie następnych 40 autobusów jeszcze w tym roku, to będziemy mieli rzeczywiście coś ciekawego, czym będziemy się wyróżniać spośród innych miast w całej Polsce. Ale autobus to jest jeden z etapów, bo przypomnę, że wcześniej również specjalnie dla nas, specjalnie na nasze zamówienie, został zaprojektowany, a potem wykonany tramwaj Twist. 7 Twistów już jeździ po naszych ulicach, a teraz będziemy mieć 40 nowych Solbusów hybrydowych. Oprócz tego musi powstać cała infrastruktura do tego autobusu. Powstanie stacja tankowania gazu CNG. Ona będzie przeznaczona nie tylko dla naszego miejskiego przewoźnika, nie tylko dla MPK, ale będą z tego mogli skorzystać częstochowianie. Będą mogły z tego skorzystać firmy taksówkarskie, bo CNG jest dużo tańszym środkiem niż gaz, LPG
czy ropa, czy inne środki zasilania. W związku z tym znów wyprzedzimy wszystkich innych i będziemy bardziej konkurencyjni z tego tytułu. Oprócz tego również MPK idzie w inwestycje związane z serwisem tych pojazdów. Jest remontowana, a właściwie budowana specjalna hala do tego, żeby serwisować hybrydy, żeby serwisować te autobusy gazowo-elektryczne. Tyle tytułem wstępu. Teraz chciałbym, żeby zabrał głos prezes firmy, która specjalnie dla nas, dla Częstochowy, wykonuje te autobusy, a potem poprosimy jeszcze o podsumowanie posła Marka Balta, który jest członkiem Komisji Ochrony Środowiska. Drodzy Państwo, Michał Śliżak, dyrektor do spraw marketingu Leader Trading. To jest dla Państwa firmy rzecz unikatowa i szansa na rozwój w skali nie tylko polskiej, ale i europejskiej. Dziękuję bardzo. Chciałbym przede wszystkim podziękować w imieniu naszej firmy miastu Częstochowa i naszemu klientowi przedsiębiorstwu MPK w Częstochowie za możliwość zaprezentowania tego autobusu dzisiaj. Jesteśmy wdzięczni, ponieważ dzięki temu zamówieniu na aż 40 autobusów o wartości 60 milionów złotych byliśmy w stanie opracować autobus, który jest absolutnie unikatowy w skali Europy. Jest to autobus, który łączy dwa napędy alternatywne. Autobus, który jest i elektryczny, i jednocześnie zasilany gazem ziemnym, czyli bardzo czystym, ekologicznym paliwem. Jest to jedyny autobus tego typu, który spełnia normę Euro 6. I zamierzamy ten właśnie autobus, za pozwoleniem pana prezesa, pokazać na największej wystawie autobusowej w Europie, w Belgii, w Kortrijk, w połowie października. I będzie ono zdobą naszego stoiska i będzie również dowodem na potencjał naukowy i rozwojowy naszej firmy, jak i uważam całego sektora autobusowego w Polsce. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Szanowni Państwo, te hybrydy to również ochrona naszego zdrowia, zdrowia naszych dzieci, wszystkich częstochowian, bowiem jak Państwo sobie wyobrażają 850 ton, no to jest ogromna hałda i ogromny ciężar. Tyle ton dwutlenku węgla mniej będzie trafiało do częstochowskiej atmosfery dzięki właśnie temu, że 40 hybryd, a nie normalnych dieslowych autobusów będzie jeździło po naszych drogach. A ochrona środowiska to rzecz, którą w Sejmie zajmuje się poseł Marek Walt, któremu oddaję głos. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że za sprawą miasta Częstochowy dwie polskie firmy zaczęły konkurować na rynku europejskim. To jest Solbus i PESA. Mamy się czym chwalić, bo przecież tramwaje, PESY zdobywają rynki europejskich miast. A myślę, że i autobusy Solbusa zaczną jeździć po polskich, ale i europejskich miastach, promując również i nasze miasto. Cieszę się, że miasto Częstochowa wystartowało w tym konkursie i zdobyło te pieniądze na te wyjątkowe autobusy. Szanowni Państwo, od wielu lat walczymy z niską emisją, z tymi emitentami, którzy niestety zatruwają nasze powietrze. I cieszę się, że te autobusy będą cicho jeździć, ale i również nie będą truły naszego powietrza. Chciałbym, żeby za przykładem Częstochowy poszły inne miasta województwa śląskiego, bo problem niskiej emisji to jest problem wielu chorób, które borykają nasze społeczeństwo. Cieszę się, że blisko 1/3 taboru MPK nie będzie już zatruwała powietrze. Gratuluję panie prezydencie, gratuluję panie prezesie. Ja tylko powiem tak, te autobusy, w ogóle cały fundusz Gazela to było 80 milionów złotych na całą Polskę. Z tych 80 milionów złotych na całą Polskę Częstochowa zgarnęła 66 milionów złotych. Był tylko jeszcze jedno miasto, chyba Gdynia, które wzięło pozostałą pulę tych pieniędzy. Naprawdę możemy być dumni z naszych ludzi od funduszy europejskich, z przedstawicieli w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym za to, że tak dobrze poradzili sobie z pozyskaniem tych środków. Panie prezesie, panie wiceprezesie, na panu w ręce wielkie i serdeczne podziękowania i gratulacje. Drodzy Państwo, jeszcze słowo o oszczędnościach, bo to, że 66 milionów złotych dostała Częstochowa na to, żeby móc się właśnie tak rozwijać, to jest jedno. A dwa, że dzięki temu, że nie
standardowe z napędem diesla, ale właśnie hybrydy będą jeździły w liczbie 40 dodatkowych autobusów na częstochowskich drogach. To jest 1,5 miliona złotych rocznie oszczędności, które zostają w naszych wspólnych częstochowskich podatników kieszeniach. Wielkie brawa za moment odsłonięcie. I proszę pana prezesa, panów prezesów, pana prezydenta, pana posła o to, żeby się tutaj przygotować. Wielkie brawa! Szanowni państwo, już za moment będziemy symbolicznie odpalać pierwszy raz pierwszą hybrydę. Nie będziemy jeszcze jeździć po ulicach, bo to jest to jeszcze samochód bez hybrydy, ale w tym roku 40 autobusów na pewno do końca roku wyjedzie na nasze drogi. Jak państwo widzą, hybrydowe, najnowocześniejsze na świecie. Nie ma takich autobusów w żadnym innym mieście, w żadnym innym kraju. A więc zapraszamy do środka. Dlaczego ten autobus jest podobny w barwach do tych, które jeżdżą po częstochowskich drogach, to jest umyślne. Chodzi o to, żeby te barwy biało-czerwone, barwy częstochowskiej komunikacji były zunifikowane, żeby pojazdy w końcu były do siebie podobne. A najważniejsze to, co w tym autobusie jest w środku. Pojazdy napędzane są szeregowo. Oznacza to, że silnik generatora prądu zasilany gazem CNG wprawia w ruch prądnicę, która z kolei zasila silnik trakcyjny. Autobus wyposażono w silnik spalinowy iskrowy, a więc cichy, TEDOM o pojemności 12 litrów i mocy maksymalnej 230 kW przy 2000 obrotów na minutę. Generatorem prądu jest generator TM4 o mocy maksymalnej ciągłej 200 kW, a prąd od niego odbierać będzie silnik elektryczny TM4 o mocy maksymalnej 235 kW. Ponadto autobus wyposażono w superkondensatory, czyli urządzenia odbierające prąd elektryczny z silnika trakcyjnego w trakcie hamowania albo zjazdy z górki. Pojemność 500 watogodzin wystarczy do wprawienia w ruch autobusu przy ruszaniu z przystanku, jazdy pod górę albo szybkiego dynamicznego przyspieszenia. Prezentowany autobus wyposażono w 4 butle o łącznej pojemności 1216 litrów. Według producenta jedno ładowanie ma zapewnić zasięg 700 km. To z uwagi na te parametry producent zdecydował na ograniczenie ilości butli w kolejnej ilości egzemplarzy do 3 sztuk, co ma spokojnie wystarczyć na pokonanie dnia i jeszcze kolejnych kilometrów. Jednak w razie potrzeby istnieje możliwość dołożenia butli, bowiem gniazdo na dachu autobusu jest gotowe do przyjęcia 5 butli. Ciśnienie sprężonego gazu to 20 megapaskali. To jest bezpieczne rozwiązanie, bowiem metan jest lżejszy od powietrza, a więc po uwolnieniu do atmosfery unosi się do góry. Jako przechowywany w postaci lotnej, po rozszczelnieniu instalacji nie gromadzi się w postaci skroplin, tylko natychmiast rozprasza się w atmosferze. Nie stwarza więc zagrożenia pożarowego i wybuchowego dla przebywających w otoczeniu. Autobusy mają być dostarczone w całości w listopadzie 2015 roku i rozpocząć służbę liniową w grudniu tego samego roku.